Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Słuchajcie, zwykle tak jest, że jak pojawiają się rutyny kobiece, to robię wam przegląd. I tak naprawdę tutaj pojawiają się kosmetyki, które zarówno mnie zainteresowały, jak i świetnie uzupełnią moją pielęgnację, ale co ważne, pokażę przekrojowo też troszeczkę nowości. I myślę, że takie filmy są naprawdę super, ponieważ możecie zobaczyć, co się dzieje w drogerii, co tak naprawdę wyselekcjonowałam, a wiem, że korzystacie z moich poleceń, więc tym bardziej łatwiej wam będzie często wybrać, a może nawet zasugeruję wam pewne zmiany w pielęgnacji, a jednocześnie coś, co możecie sobie dodać, sprawić przyjemność. I obecnie są naprawdę duże promocje na wiele marek. Słuchajcie, lista jest po prostu taka, zresztą Ekobyce zawsze wyszczególnia swoje promocje, naprawdę tak szczegółowo mówi, ile rabatu jest na daną markę, więc mam nadzieję, że moje polecenia wam się po prostu przydadzą. Jednocześnie zasugeruję wam, tak jak wcześniej powiedziałam, kilka takich fajnych trików pielęgnacyjnych, troszeczkę nowości. Także subskrybujcie kanał, podajcie na Instagram i zaczynamy wyprzedaż na Ekobyce. No muszę wam powiedzieć, że marka Bingo Spa to jest taka marka, która mnie bardzo zaskoczyła jakością swoich produktów, zwłaszcza soli do kąpieli, więc poszłam troszeczkę dalej i sprawdzę sobie taki kosmetyk wyszczuplający, ujędrniający. Bardziej generalnie wierzę w to, że on ujędrnia niż sensownie wyszczupla, bo wiecie, tak naprawdę pierwsze co to jest utrata wody, jeżeli chodzi o każdą z diet, więc pierwsze co tracimy to wodę, jednocześnie jak redukujemy słodycze, to nie dzieje się magia, że my chudniemy na początku, tylko po prostu glikol, który przyciąga wodę, a jednocześnie jedząc cukry jest go więcej, przyciąga wodę, w związku z tym puchniemy, zbieramy wodę, więc pierwsze co, kiedy redukujemy słodycze, redukujemy węglowodany, po prostu leci nam woda, więc tak może opowiem wam w skrócie, jak działają te kosmetyki. Ale jeżeli chodzi o celulit, to jak najbardziej, podobno Bingo Spa ma bardzo dobrej jakości produkty do celulitu, do ujędrniania tkanki. Jak wiecie, ja tego celulitu mam zdecydowanie mniej, kiedy korzystam z baniek, masażerów, no bo faktycznie to jest w takiej mojej standardowej pielęgnacji, ale muszę wam powiedzieć, że mało mam takich kremów ujędrniających i chciałabym również uzupełnić te zabiegi pielęgnacją po prostu, bo bańka bańką, olejek do bańki to jest jedna rzecz, ale tak na co dzień w pielęgnacji chciałabym mieć taki koncentrat i to mnie mocno zainteresowało, bo Bingo Spa jest na promocji i zaczęłam sobie przeglądać asortyment, mówię fajnie, zielone algi, koncentrat do masażu, no pachnie to słuchajcie takim mentolem, taką algą, ale ładny jest to zapach. No zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało na ciele. Ja jestem po takich pierwszych kilku aplikacjach, to muszę wam powiedzieć, że no jest takie przyjemne uczucie. A jednocześnie ja, słuchajcie, teraz naprawdę dużo ćwiczę. Dużo, intensywnie. Jeżeli chodzi o treningi, zintensyfikowałam je, dodałam więcej obciążeń. Jeżeli nie ma obciążenia w danym treningu, to u mnie zawsze są, więc zależy mi na tym, żeby to ciało po prostu się ujędrniało, rzeźbiło, więc myślę, że takie produkty jak najbardziej wspomagają to wszystko tak globalnie. I propos dbanie o ciało, słyszałam ostatnio, że oczywiście soli używam na bieżąco, ale znalazłam dla was naprawdę bardzo fajną sól, jak uwielbiacie takie właśnie spa, w ogóle relaks i coś, co po prostu wyciągnie z was zmęczenie, to podobno sól siarczanowo-magnezowa jest genialna. I tutaj mamy 1250 gram, czyli ponad, słuchajcie, kilogram. I to jest, słuchajcie, moment, w którym tak naprawdę wieczorem powinny zniknąć wszelkiego rodzaju myśli negatywne, gdzieś tam te myśli, które się kłębią, powinny się zacząć wyciszać. I właśnie kąpielą możecie rozpocząć ten proces. Godzinę przed wyłączamy wszystkie ekrany, no ja wiem, że to jest trudne, bo chcielibyśmy nadrobić troszeczkę Netflixa, no ale chociażby ten telefon, kąpiel i muszę wam powiedzieć, że od razu ten wieczór będzie bardziej produktywny dla głowy, bo odpoczniemy i jednocześnie ten natłok myśli troszeczkę gdzieś tam odsunie się na bok, więc myślę, że taka kąpiel, zwłaszcza właśnie siarczanowo-magnezową, ja słyszałam o tym bardzo dużo, ale nawet nie wiedziałam, że na Ekobyce, słuchajcie, są te sole. No to jak się już, słuchajcie, dokopałam do marki Bingo Spa, no to stwierdziłam, że to będzie naprawdę bardzo fajna inwestycja. Nie jest, słuchajcie, droga, wszystkie produkty kosztują w granicy 20 zł, na promocję też w ogóle, naprawdę warto sobie zrobić zapas. A jeszcze jedno, linki będziecie miały do produktów na dole, więc automatycznie przekieruję was, będziecie znały cenę i można, słuchajcie, dziewczyny, działać. Także myślę, że to będzie najfajniejsze. A co do spa, marka Joli mnie bardzo zainteresowała, bo słuchajcie, połączenie zapachów jest totalnie w moim guście. Miód, pomarańcza, to jest coś, co bardzo się fajnie łączy, ale tutaj mnie mocno zaskoczyło, ponieważ to jest taki zapach, że jak wąchacie, to macie ochotę się napić. Po prostu kubki smakowe zaczynają działać, zaczynacie się totalnie ślinić. No i macie ochotę to wypić, więc to naprawdę przecudownie umila kąpiel. Ja, słuchajcie, tak naprawdę, bo to jest taki dosyć gęsty produkt, ale ja, słuchajcie, bardzo często wykorzystuję żel do kąpieli jako płyn do kąpieli, więc używam tak i tak, nie
po prostu uprzyjemniamy sobie z Saverem bardzo często kąpiele. Także to oczyszcza i odświeża, 400 ml, bardzo w ogóle fajne ceny. I do kompletu jest też, słuchajcie, serum brzoskwiniowy. I to jest produkt, który bardzo mnie zainteresował. To jest w ogóle taki face milk. To zamówiłam dla swojej mamy, słuchajcie, do testu, bo ona ostatnio do mnie zadzwoniła, że jak będzie na urodzinach, to jeszcze mogłabym jej coś przygotować, bo trochę jej zabrakło właśnie pielęgnacji, kremy jej się pokończyły i tak zaczęła się zastanawiać, co jeszcze, i powiedziała właśnie o serum. A że zobaczyłam, że marka Jolin jest na promocji, to powiem szczerze, że pierwsze co to pomyślałam o niej, bo ona lubi takie mleczne konsystencje. Pachnie delikatnie brzoskwinią, ale tak bardzo delikatnie kremowo. Sobie sprawdzę, mam nadzieję, że mama się nie obrazi. Tak za chwilkę będzie używać, a ona zawsze mówi, że ufa moim rekomendacjom i zawsze się w ogóle wszystko sprawdza. Ona ma cerę suchą, gdzieś tam czasem się zapomina pokremować i wiecie jak to jest, później trzeba ją ganiać. Bardzo fajna, przyjemna konsystencja. To jest takie mleczko do skóry twarzy. Jak lubicie taką formę, która się zamienia po prostu w taką żelową konsystencję, to super. Wow, bardzo fajnie. I to jest taki produkt rozświetlający, nawilżający i takie małe serum. Fajne też na prezent, jak macie komuś sprawić przyjemność, to myślę, że takie zapachy też jednocześnie będą gdzieś tam pobudzać do działania. I tak sobie patrzę, przejdziemy teraz do pielęgnacji marka Taupe. Coś, co sobie nałożyłam pod pomadkę, za chwilkę Wam powiem, co to jest. To jest Urban Garden, regenerujący balsam do ciała z naturalnymi masami i olejami. On jest, słuchajcie, taki tępy, wiecie? To nie jest takie masełko, to nie jest olejek, to jest taka tępa konsystencja, która na początku mnie trochę rozczarowała, ale później się bardzo ładnie zaczęła rozpuszczać i faktycznie czuć tą regenerację. I to jest produkt, który ja bym dedykowała osobom, które nie lubią totalnie świecenia się na ustach, nie lubią maseł, nie lubią olejków. Tak naprawdę to jest produkt niewyczuwalny, ale jednak bardzo regenerujący pod usta. Super pod pomadki, bo ani nie zmienia konsystencji tych pomadek, gdzie na przykład jak jest zbyt wodnisty, olejowy, to się ta pomadka rozjeżdża, tylko ładnie zastyga na tym produkcie pomadka, to jest bardzo fajna baza. Także to bym Wam powiedziała, bo już go sobie używałam na różne sposoby, na noc, na dzień, pod jakby make-up, pomadkę, tak po prostu na co dzień. Dzisiaj też mam, słuchajcie, bardzo, bardzo delikatny makijaż. Ja powiem Wam szczerze, że idę w takim kierunku. Nie wiem, czy Wam też się podobają, ale gdzieś tam troszkę w ogóle mniej nakładam tych wszystkich produktów i teraz mam taki czas, gdzie jestem też więcej w domu. I jakoś tak mam wrażenie, że moja skóra tak dobrze się czuje. Dobrze się czuję w takim makijażu, gdzieś tam już myślami jestem przy lecie, wiośnie i tak trochę mam ochotę mniej nakładać. Także gdzieś tam nakładam więcej po prostu różu, zrezygnowałam z bronzera kremowego, więc tak sobie wracam sukcesywnie i mam takie różne, wiecie, nurty w moich makijażach. No tak mi się teraz, słuchajcie, aktualnie podoba. Także takie masełka regenerujące są naprawdę produkty, które zdecydowanie Was powinny zainteresować. Jednocześnie jak są na promocji, to zdecydowanie warto korzystać, czyli marka Veolia, ich najnowsze 3 produkty. Ja mam krem ceramidowy, ale na przykład ja jestem totalnie nim oczarowana. To jest krem, który po prostu pięknie się wchłania, bardzo ładnie działa odżywczo, jest leciutki, ale jednocześnie czuć to, że on bardzo ładnie regeneruje i rano buzia jest po prostu wypoczęta. No rewelacja. Powiem Wam, że ja na przykład używam tego serum z Poly Choice, tego fioletowego, bo przeskoczyłam z Basic Lab'a na tą wersję i muszę Wam powiedzieć, że teraz potrzebuję takiego dużego odżywienia, bo to jest troszeczkę mocniejsza wersja. Sami pisałyście, że petarda, także jeżeli miałabym Wam coś polecić tak ze swojej obecnej pielęgnacji, to zdecydowanie ten krem. Byłam nim absolutnie oczarowana, polecałam jego koleżankę, ona teraz rano używa na przykład ten krem z witaminą C, ale muszę Wam powiedzieć, że ja na przykład wolę serum, więc krem ceramidowy to na przykład jest kosmetyk, po który chętniej sięgam niż w przypadku na przykład serum ceramidowego, bo wolę nałożyć coś nawilżającego i zamknąć to kremem ceramidowym. A w przypadku na przykład witaminy C ja wolę mieć serum, więc dajcie znać, jak jest u Was. No, każda z nas ma zupełnie inne preferencje, ja przynajmniej tak wolę układać swoją pielęgnację, więc postawiam na krem ceramidowy. I szczerze, mam już jedno opakowanie w zapasie, bo tak mi się bardzo podobało to, jak działa na moją skórę, że po prostu stwierdziłam, że jak ja już tak kocham kosmetyki, to u mnie zawsze to funkcjonuje w ten sposób, że robię sobie zapas i faktycznie później pierwsze co to sięgam właśnie po ten produkt. Także krem ceramidowy na teraz okres zimowo-wiosenny myślę, że będzie genialnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że cały czas kwasy oraz retinol jest w naszej chwili. Jeden krem już mamy na celulit, tak naprawdę koncentrat, a teraz Wam pokażę Turbo Krem. Marka Taupe generalnie myślę, że słynie również w Waszych poleceniach z takich produktów antycelulitowych. Chętnie i regularnie z nich korzystacie. Natomiast one też mają bardzo fajne ceny. No i faktycznie one bardzo dobrze działają na naszą skórę. Ja zauważyłam też duże ujędrnienie, jak używałam tego produktu z pompką, które też mi polecały się notabene, bo wszystkie produkty z Taupe mam z Waszego polecenia. I tak naprawdę Wasze rekomendacje są dla mnie najcenniejsze, jeżeli chodzi o polecenia produktów ujędrniających. Powiem, że na bieżąco z nich korzystacie i też
niekiedy zdarza się, że macie przerobione praktycznie wszystkie marki, także super. Polecajmy sobie nawzajem właśnie takie produkty i tutaj mamy redukcję nawet o 2 stopnie, 1 cm owoda. Ile mam w tych owodach, to nie wiem, nie będę na pewno mierzyć, ale ja widzę po prostu, na przykład słuchajcie, ostatnio ubrałam wszystkie spodenki krótkie, które miałam w garderobie, żeby zobaczyć, jak się zmienia moja sylwetka, czy obwody się zmieniły, no bo wtedy albo były za ciasne, albo za luźne, więc powiem Wam szczerze, było naprawdę neutralnie. A jednak sylwetka, zwłaszcza pupa, tutaj ta strefa ud naprawdę bardzo ładnie się wyrzeźbiła, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Widać progres, także jeżeli widać progres, to też chcemy więcej takich efektów, dokładamy sobie chociażby właśnie produkty pielęgnacyjne, zwiększamy na przykład obciążenia w treningach, ale to wszystko słuchajcie z głową, także też ostatnio pisałam na Instagramie z jedną z Was, że na przykład przesadziła z treningami, za dużo dodawała obciążeń, za wiele chciała naraz, no i teraz musi troszeczkę zwolnić, więc no to jest właśnie to. Wszystko słuchajcie z umiarem, jednocześnie jak dodamy troszeczkę pielęgnacji, to naprawdę ta tkanka się bardzo ujędni, więc to jest produkt, który myślę, że fajnie się sprawdzi. Zresztą mówię, jak mam z Waszego polecenia, to ja ufam Waszym rekomendacjom i dziewczyny działamy po prostu dalej, tak? Ja Wam polecam i tak się dzieje, słuchajcie, zamiennie. Marka Sensumare również jest na promocji, ja na przykład bardzo Wam polecam maskę na noc, krem pod oczy. No to są, słuchajcie, fantastyczne kosmetyki, więc Wam podlinkuję na dole. No i marka Basic Lab. Basic Lab to jest, słuchajcie, produkt, który po prostu uwielbiam, zwłaszcza witaminę C. Mamy Tetra. Tetra to jest taki produkt, z którym myślę, że musimy się polubić, ponieważ ma olejową konsystencję. Ja naprawdę coraz częściej słyszę, że się przekonujecie dzięki mnie do olejowych produktów, że one absolutnie robią Wam krzywdę, ale wcześniej myślałyście, że olej po prostu zapycha skórę i tak dalej. Nie, tak to nie działa, bo przy dobrym demakijażu naprawdę uwierzcie mi, że olejki działają fantastycznie na skórę, zwłaszcza Tetra to jest jedna z takich naprawdę dobrej jakości witamin C, stabilna. Jednocześnie jest to serum, które naprawdę sprawi, że Wasza skóra będzie rozświetlona, to jest silny antyoksydant jednocześnie, duże wygładzenie, no i co jest też, myślę, że bardzo przyjemne, to rozświetlenie tej skóry, że jak na przykład nałożycie właśnie witaminę C o poranku, albo chociażby tak jak w przypadku olejowej formy można stosować to na noc, to faktycznie poczujecie po prostu efekty na swojej skórze. Zresztą regularnie stosowana witamina C, uwierzcie mi, stosuję ją od 10 lat, daje efekty, bo żadna osoba, z którą się spotkałam, nigdy nie dała mi tyle lat, co mam, więc cieszę się jak najbardziej, słuchajcie, kolor włosów, sylwetka, to też zawsze buduje naszą ocenę w oczach innych, a jednocześnie cera. Cera jest naszą wizytówką, tak samo jak i dłonie, skóra twarzy jest naszą wizytówką i myślę, że potem w pierwszej kolejności ocenia się osobę, chociaż no nie wiem, no tak jest po prostu, ale często mi pisząc na przykład komentarze, że mam bardzo ładną skórę, jesteście po prostu przekonane, że mam dobrej jakości pielęgnację. Tak się, słuchajcie, dzieje. Retinol, witamina C, ceramid, to jest wszystko, na czym bazuje moja obecna pielęgnacja, więc wygładzające peptydy, jak dodacie, to już macie naprawdę efekt spektakularny, powiedziałabym, i naprawdę długofalowy, że po prostu w kolejnych latach, mimo że PESEL pokazuje coś innego, to jednak Wy jesteście oceniane na młodsze i jednocześnie ta skóra jest taka fajna, zrewitalizowana, wygląda się na wypoczęte, więc myślę, że sekretem też jest witamina C. To serum mogę Wam szczerze polecić, używam od lat, od kiedy w ogóle wyszło, także ja jestem absolutnie zachwycona i naprawdę uwierzcie w moc Tetry, to jest bardzo fajna forma. Ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo często z łakomstwa, takiego naprawdę łakomstwa pielęgnacyjnego, wdrażam do swojej pielęgnacji markę Orientana z uwagi na zapach, bo ja jestem oczywiście bardzo wyczulona na zapach w kosmetykach, a Orientala to już po prostu przechodzi granice możliwości, jeżeli chodzi o moje konkretne lubiane zapachy. I ja Wam polecałam wielokrotnie krem z drzewem sandałowym, no już nie wiem który raz, ale no po prostu jest fenomenalny i naprawdę, szczerze, jak się nie pojawi w Waszej pielęgnacji, się po prostu obrażę, bo jest fantastyczny. To samo z serum, to jest taki olejek, to jest olejek do twarzy z drzewka sandałowego i kurkumy. Ja to stosuję jako serum, ponieważ ono nawilża, regeneruje i bardzo często sobie dodaję do pielęgnacji. Jak na przykład nie stosuję retinolu, to muszę Wam powiedzieć, że ja takie produkty lubię. Uzupełniam sobie zarówno ceramidami, jak i takimi fajnymi odżywczymi konsystencjami. Bardzo często po kwasach, lubię też później nałożyć na serum nawilżający jeszcze taki olejek właśnie, to jest taka forma też serum, bardzo dobrze działa w ogóle dla mnie ten składnik i muszę Wam powiedzieć, że kurkuma działa też przeciwbakteryjnie, antyzapalnie, więc jeżeli macie problemy z trądzikiem, z jakimiś niedoskonałościami, super. To jest kosmetyk, który naprawdę Wam zniweluje takie problemy i będzie bardzo ładnie i łagodnie działał na Waszą skórę.
No i co jest ważne, bardzo ładnie pachnie, także ja myślę, że w ogóle zapach orientany wybija się w pierwszej kolejności po otwarciu buteleczki, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest takie relaksujące. Ja bardzo lubię zapach orientany, więc koniecznie sobie zobaczcie krem i na przykład serum Szokolana Makijaż. I tutaj Wam pokażę cztery kosmetyki, dwa pudry. Przede wszystkim Clarissa Blur, który już sobie testuję i to jest pudra, który naprawdę nie odbiega jakością od tej wersji sypkiej, więc jeżeli miałyście sypką, to jak najbardziej sobie przetestujcie. Bardzo fajny, ładnie matuje, w ogóle sprawia, że skóra jest taka świeża. Ja na przykład troszeczkę byłam zdziwiona, ponieważ no ona nie ma żadnej wersji kolorystycznej, nie mogłam wybrać koloru, to mimo że ten odcień jest jasny, on w ogóle nie jest taki odczuwalny na skórze. Bardzo fajnie współgra z makijażem, z ciemnymi podkładami, nic się tutaj nie dzieje, nie rozjaśni, nie tworzy efektu mąki na skórze twarzy. Jest to naprawdę bardzo fajny puder. Ja bym powiedziała, że jak już używałyście wersji sypkiej, to koniecznie musicie się przerzucić na wersję w kompakcie. Jest też wygodna, nigdzie się nie rozsypuje i wydaje mi się, że to pudełeczko będzie może troszeczkę trwalsze, bo wiem, i Wy też miałyście problem z tą wersją sypką, że gdzieś tam no to wieczko latało, później odpadło, także no zobaczymy, tak? Ja sobie testuję tą wersję, ale w związku z tym, że lubię markę Clarissa, to wziąłam sobie też wersję rozświetlającą, Super Powder Glow, i to jest sypki rozświetlający puder, no wieczko jak wieczko, tak? Ale zobaczymy, słuchajcie, bo to jest taki produkt, który ja mam wrażenie, bo tak po pierwszych testach, dzisiaj na przykład go sobie nałożyłam, a już mam kilka godzin makijaż, nie tworzy takiego efektu, że mamy zmęczoną skórę, że ona jakby się po prostu normalnie przytłuszczała non stop, tylko fajnie rozświetla, bardzo ładnie scala makijaż, ale tworzy efekt taki właśnie, tak jak ten na przykład tak bluruje, to ten bardzo ładnie odbija światło, skóra wygląda tak świeżo. Także możecie sobie przetestować oba, zobaczyć, porównać, wiem, że lubicie testować pudry. No ja razem z Wami, bo często się wymieniamy uwagami, Magda, dobry był ten blur, ja mówię, że tak, super, później piszecie, że faktycznie no strzał w dziesiątkę i na przykład, nie wiem, ostatnio Pierre Henné nie było moim turbo odkryciem, też mi pisało się, że kiepski, więc mamy chyba podobne zdanie na temat różnych produktów. I La Mer, słuchajcie, paletka. Ja chcę mieć coś też wyjazdowego, zawsze mi szkoda tych dużych paletek albo tej całej Burgund, z uwagi na to, że po prostu boję się, że gdzieś rzucę, potłuczę, nie wiem, gdzieś tam rzucę torbą, albo po prostu na przykład jak będę się malować, a zwykle w hotelach maluję się w łazience, to po prostu zrzucę. Więc wzięłam sobie taką małą, kompaktową i to jest To Go. Ma bardzo fajne odcienie. Zobaczcie, taki róż, brąz, fiolet. Bardzo ładnie wyglądają w ogóle na oczach, więc też się pewnie malujemy tymi produktami. I zamówiłam taki olejek. Uwielbiam takie produkty, powiem Wam, że uwielbiam, mam wręcz obsesję ostatnio na punkcie olejków, po Golden Rose w wersji truskawkowej to po prostu absolutnie przepadłam, bardzo ładnie wygląda, on jest taki, wiecie, on nie jest taki tłusty, to mi się w nim podoba, bo jak nałożyłam go na usta, to on tak nie ociekał, tylko tak ładnie rozświetlał, tak po prostu, delikatnie, więc myślę, że to będzie taka trochę lżejsza wersja właśnie Golden Rose, bo on taki jest konkretniejszy, ale jak wolicie coś delikatniejszego, to La Mer będzie fajne. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, tak naprawdę dwie, no bo zapachy są po prostu fantastyczne. Bardzo, bardzo mi się spodobały świece na komin. Na początku tak sobie pomyślałam, drogie, 100 zł za świeczkę, ale słuchajcie, później zobaczyłam, jaka ona jest wielka, bo ona ma, słuchajcie, 450 gram, 500 ml. Więc no moim zdaniem się opłaca, są o wiele droższe świece i też już te ceny mnie po prostu przerażają. A tutaj słuchajcie, mamy różne zapachy, serniczek na przykład, bardzo ładnie pachnie. Ja mam też jeszcze w salonie cynamonowe bułeczki, no obłędny zapach, całym mieszkaniem pachnie. Ja mówię, co ja mam taką ochotę na ciastka? Co mnie tak ciągle pachnie ciastkami? A to słuchajcie, ta świeca, więc ja muszę ją zakrywać, bo serio, po prostu jak ją palę, to jest wszystko w porządku, ale jak mam ją odkrytą, tak na co dzień, od rana, to mi się, słuchajcie, przypomina czas, kiedy jakby byliśmy w domu, wiecie, zamknięci, lockdown był i na ten piek takie przepyszne bułeczki myślane. No, to były fajne czasy, a powiem Wam jeszcze wtedy, to po prostu ja jadłam tyle tych bułek, ale karmiłam piersią, także wiecie, no high level po prostu moich umiejętności zjedzenia wszystkiego, więc tak, to były fajne czasy, no zdecydowanie. Więc bardzo Wam polecam na przykład tą wersję spa, jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Przepięknie pachnie w domu, ona się w ogóle bardzo długo pali, pięknie się wypala dookoła, także warto mieć takie świeczki, warto.
I ja zauważyłam, że naprawdę, tak przechodząc, to ja zawsze jestem tak zadowolona, jak ona wygląda. Bo bardzo ładnie się wypala, naprawdę bardzo ładnie wygląda, także w ogóle Ekobieca ma wszystkie praktycznie rodzaje tych świec, także naprawdę znajdziecie przekrojowo wasz ulubiony zapach, ale cynamonowe bułeczki są obłędne. Dziewczyny, kupcie sobie cynamonowe bułeczki. Mówię wam tak całkiem szczerze. To jest po prostu boski zapach. To jest taka świeczka, która się wyróżnia tym zapachem. Tak, cynamonowe bułeczki. Zdecydowanie. Także dziewczyny, mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Wpadajcie na bieżąco też na Instagram. Słuchajcie, jutro moje urodziny, więc zaglądajcie również na kanał. Będzie film o jedzonku. Będzie bardzo miło, bardzo smacznie, bardzo szybko. Będzie mało cukru, a jednocześnie dalej będzie słodko. Także myślę, że ten temat was zainteresuje. Także szalejemy na wyprzedażach za kobiece. Mam nadzieję, że moje polecajki wam się sprawdzą. Ja się z wami żegnam, ściskam was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!